Cześć wam, jestem Kornik. Chciałem wam pokazać całkiem ciekawą grę indie typu RPG, action RPG. No ciężko to określić konkretnie. Taki survival trochę jak z DayZ. Gra nazywa się Omar's Orthogonal Oyster Outing. Taki bardzo prosty tytuł. Gra wygląda jak wygląda. Tak dość prosto. Chodzimy ludzikiem po mieście i staramy się przeżyć w świecie opanowanym przez zombie. Z zamysłu ma być to gra RPG. Ale jednak póki co są tylko podstawy w tej grze. Można chodzić, broń mamy. Jak widzicie, masa amunicji, granatów, wszystkiego, można robić niezłą sieczkę. Miasto jest mniej więcej takiej wielkości, no to jest całkiem spore jak na taką gierkę. I gra jest remake'iem gry, która się nazywa Omar's Oyster Outing, trochę prościej, w której w zasadzie sterowało się tylko kropkami, ale była dość ciekawa. Więc co jest ciekawego w tej grze? To fakt, że miasto jest generowane proceduralnie. Całe to miasto za każdym razem wygląda inaczej. Wszystko jest generowane na starcie. Dużo w tej grze nie można pokazać, oprócz tego, że się przejdę po mieście i będę rozwalał trochę zombiaków. Zmienimy broń na coś bardziej przydatnego. O. Póki co to jest zwykła sieczka. Chodzi się, rozwala zombie. Większej filozofii to nie ma. Też tu mogę rzucić okiem na to, jak się trzyma postać. Ciekawe jest zachowanie zombiaków. Można je ogłuszyć strzelaniem. Nie wiem czemu tak to działa. Czasem jak dostanę, to zawieszałem się i stoją w miejscu. No i tyle, póki co to jest tylko taka sieczka. Mogę na przykład rzucić granatę. Nie wiem, czy to... Postać chyba rzuca mniej więcej w... O, całkiem ładny ogień. Tego jeszcze nie testowałem. Ciekawie to wygląda. Gra jest w bardzo wczesnej fazie, niestety twórca ją na razie porzucił. Może nie porzucił, ale... Ślicznie pali się ten zombie. Nie porzucił, ale póki co jej nie rozwija. O, minigun. Tylko minigun się wiesza po przeładowaniu, niestety. Ale jest imba. W takim arsenale to jest rozwałka, ale jeśli wziąć sobie beretę zwykłą. Tylko coś nie wiem czemu, nie mogę teraz nawet zmienić broni. O, jest. Tak czaić się i w ogóle, to ma to naprawdę potencjał. Tym bardziej, że gra jest opisana różnymi parametrami, takimi jak głód, zmęczenie, nawet może wpaść w panikę, wtedy nie możemy ją kierować, biega sama gdzie chce. Jest dużo trudniej. Więc gra ma całkiem spory potencjał do wykorzystania, tym bardziej, że to miasto jest generowane zawsze proceduralnie, zawsze jest coś nowego. O, akurat teraz postać się zrobiła głodna. Niestety póki co nie można z tym nic zrobić. Nie ma tu jedzenia, jakichś leków, nigdzie. Można tylko łazić i robić rozwałkę. Można się też za pomocą klawisza przenieść do innego miejsca na mapie. Co był shotgun? Można biegać. Taka prosta gierka, która może być całkiem ciekawa, jak się rozwinie.
Może niech mnie zjedzą na kolce. O, jak widzicie, postać jest już przerażona. Panikuje. W tej chwili nie mogę nawet nią sterować. Chodzi sama. Mogę jedynie strzelać. No zjadajcie mnie, zombiaki, zjadajcie. Nie są one zbyt rozgarnięte, niestety. O, już jestem zarażony z tego, co widzę. Wpiszemy się. No i to tyle. Więc bardzo ciekawie zapowiadająca się gra. Ja będę ją śledził. Jak się coś zmieni, coś nowego dojdzie, autor się za nią weźmie, to na pewno wrzucę jakiś materiał. Tymczasem trzymajcie się. Cześć wam.